Witam serdecznie. Tydzień do Rymu. Dziś wyjątkowo w telewizji VOD. Po prostu musieliśmy uciec z ciszy wyborczej, która jak wiadomo spada w sobotę i niedzielę na cały kraj, również na telewizję Republika. W związku z tym pierwszy utwór, apostrofa, skierowana właśnie do wspomnianej ciszy. Podobno mamy tu, jak słyszę, grono facetów niezbyt małe, które wyborczą pragnie ciszę wprowadzić wszystkim nam na stałe. Cicho więc będzie na ulicach, po domach milczków czas szczególny, cichy ksiądz, takoż zakonnica, a nawet cichy, cichy wspólnik. Brak kłótni w dwójkach, w grupach, w chórkach, nikt nie piskuje, nikt nie wrzaśnie, spikerzy w kapciach i mundurkach. Straż miejska ma klejącą taśmę. Milczą psy, ptaki oraz myszy, cicho w Radomiu i na Pradze. Stan idealny, bo w tej ciszy dobrze wrzeszczącą słychać władzę. Kolejny tekścik poświęcam barwom kampanii. Wszelkiego chowu kondotiery, pompując Bronisława z trudem, wciskają różne nam bajery, aby pogrążyć jakoś dudę. Nawet wydaje się zabawny szał, z jakim jeden przez drugiego próbują wmówić, że naprawdę Duda ma lico Kaczyńskiego. Nie dacie rady. Szkoda marzyć. Dlatego bardzo proszę, mili, przestańcie bredzić mi o twarzy, kiedyście swoje potracili. Powiem szczerze, bardzo liczyłem na debatę u Kukiza. Kukiz zaprasza na debatę, aby kandydat z kandydatem pogadał sobie jak brat z bratem przed młodych serc elektoratem. Duda jest gotów stanąć śmiało, ma i odwagę i zuchwałość, lecz pan prezydent ani śladu jakiejś ochoty z jego sztabu. Owszem, debata w TVN-ie może się odbyć, nie w terenie. W studio klakierzy, za drzwi PiS, prowadzić winien Tomasz Lis, komentatorzy swojskie kpy, ilością gawek z WSI. Słowem, debata palce lizać. Więc twarde weto dla Kukiza. Tymczasem wszystko przyspieszyło i znaleźliśmy się na ostatniej prostej. Już widać metę. Doping się wzmaga, wzrasta napięcie, rośnie uwaga. Kto spije miody, kto kwaśne piwo. Ostatnia prosta, ostatnią krzywą. Mnożą się faule, zagrania brudne, znikły gawędy długie i nudne, z obietnicami rozdarł się worek. Gajowy spełni je w przyszły wtorek. Dla emerytów i dla związkowców, kobiet, młodzieży, byłych ormowców, 1000 obietnic ładnych i zgrabnych. I to podobno bez kosztów żadnych. Lecz mam nadzieję, że lud niegłupi przejrzał te kłamstwa i ich nie kupi. Muszę powiedzieć, że zdumiewają mnie niektóre występy celebrytów, a niektóre wręcz smucą. I stąd wierszyk, który postanowiłem zadedykować jednemu z moich niegdysiejszych mistrzów, mentorów, Wojciechowi Młynarskiemu. Mam prośbę do Wojciecha M., pełną szacunku oczywiście, aby przypomniał sobie tekst, swój naturalnie, o szachiście. Jak to za czasów PRL, gdy system opluł nas jak hydra,
W grze założono jeden cel. Gracz słuszny musiał zawsze wygrać. Reguł zmieniono cały plik, kupiono sędziów i publikę, za ruch zbyt dobry lano w pysk. Poszczuto media i krytykę, ale pamiętasz, Wojtku M., że przy łajdackich tych manewrach na marne poszedł im trud ten. I gracz reżimu przegrał. Proszę Państwa, już na pożegnanie chciałem taką wygłosić odezwę sprowokowany przez tekst wygłoszony przez pana prezydenta. Czułem autorską rękę Misia Kamińskiego w pierwszej debacie w telewizji publicznej. Jeżeli wam się ten kraj marzy jak teren wielkiej wyprzedaży, pól, lasów, fabryk i rodaków, co jadą tyrać na zmywaku, jeśli was całkiem zadawala rola popychła i wasala, klepanie w plecy, gar zielonych i wiara, że nas świat obroni, jeśli was nęci konflikt twardy, przemysł agresji i pogardy, podział na lepszych i na gorszych, Polska w odmętach brudnej forsy, jeśli wam zwisa konstytucja, nie drażni draństwo i korupcja, wdrażanie patologii świata, niszczenie rodzin, szkół i zasad. I jeszcze wciąż wam mało tego. Głosujcie na Komorowskiego. Dziękuję Państwu za powagę. A teraz wybierajmy.